ale jak ten ruch oporu był namierzony przez Niemców i był taki nalot u nas na tą Kowalszczyznę, bo jeden z tych kierujących tym ruchem oporu, co pochodził tam od nas, Janucik się nazywał, też pochowany na tym cmentarzu już tam w Weniewie. No i łazili i zaglądali, to u tych Janucików to chlewy rozebrali całkiem, tam broni szukali, tego, owego i proszę pana. I oni tam szukali tu i owdzie i wszędzie wchodzili. Między innymi się trafili się tam, gdzie myśmy z panem byli, tam na tej posesji, gdzie Jurek mieszkał. Tam ta stodoła cała stała, matka była w stodole, moja, ja i ojciec. Ojciec coś tam robił, nie wiem co tam robił i ten Amst Sokół przyszedł, taki rudy, wysoki był, pamiętam. Węgla nie było, nie było niczym palić, to ludzie palili nawet zimą, brzeziną, która się, jak tego to się paliło jak nie wiem co, nawet surowa. No i proszę pana, kupka leżała tych drewek narąbanych, a kilka pniaków leżało nieporąbanych. I do tej brzeziny się uczepił. Zajrzał do zasieka, a w tym zasieku, sąsieku, bo to i tak nazywano, sfura grochu była nieumłoconego, to gdzieś też w miesiącu marcu było. I o groch niewymłocona! Pokazał palcem, wziął tak, że niemłocony groch leżał, nie? I dawaj za ten groch niemłocony, zamłócić ojca za ten groch niemłocony. I na jednym z tych pieńków, na których ojciec rąbał, leżała siekiera. A on ten Amst zaczął ojca lać takim bykowcem po głowie, po twarzy, po plecach, po tyłku, tam gdzie się dało. No i wziął się tak i się gapił po tych pokroksiach, gapił się, bo tam ostrugane takie brzozowe, obdarte z skóry brzozowej, bo jak pod korą to gniwa tam. Nie dawało się do niczego, a jak była ostrugana kora, to nadawało się na trzonki, do wideł, na grabie robić to, tamto, owo. No i odwrócił się i rąbnął ojca tu, po policzku. Ojcu poszła krew tu. Ojciec, tak pamiętam, się macnął, zobaczył, że krew na tym ma. I jak on się tak obrócił tymi, gapił, a ojciec, panie, za tę siekierkę. No robiłby tragedii. Bo chlasnąłby mu siekierą w łeb z tyłu i byłoby po Amsie. Ale w podwórku chodziło dwóch z karabinami i dwa bydlaki zabrali. To trzeba było wziąć pistolet jeszcze i tamtych chlasnąć. A wtedy całej wsi uciekać do lasu, bo zrobiliby, tak jak Krasowie cząstkach, zrobiliby pacyfikację wsi, wybili wszystkich ludzi we wsi i tyle by było. Jak ojciec sięgnął ręką po siekierę, to matka tak zrobiła, pamiętam. O. Puknij się, to robisz. O.